Dzień dobry. Wiem, że święta i tak dalej, ale proszę, poświęćcie mi chwilę, bo to bardzo ważne, zwłaszcza dzisiaj. Widzicie, na świecie jest 7,8 miliarda osób, z czego 26% nie skończyło 15 lat, co oznacza, że około 2 miliardy młodych osób czeka na wizytę Mikołaja, który mają dzisiaj wręczyć prezenty. I nawet jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że na różnych kontynentach czy w różnych miejscach noc i dzień wypadają o różnych porach, jeżeli mogę tak powiedzieć, i Mikołaj ma do dyspozycji 24 godziny, to w tej skali na jedno dziecko może przeznaczyć maksymalnie 40 kilka nanosekund. Nanosekund. Jeżeli weźmiemy dalej, pójdziemy w tych obliczeniach i uwzględnimy, że średnie zagęszczenie na lądzie, na Ziemi to jest 50 osób na kilometr kwadratowy, możemy wyliczyć, że średnio jedną osobę od drugiej oddzielają 197 metrów, czy oddziela 197 metrów, a ponieważ co czwarta osoba to dziecko, to średnio przyjmijmy, że między dziećmi jest 800 metrów. Aby odwiedzić te wszystkie oczekujące na niego osoby, naczelny prezentodawca trzeciej planety od Słońca musiałby podróżować z prędkością 66 milionów kilometrów na godzinę. To potwornie dużo, znaczy nie super, super kolosalnie dużo, tylko potwornie, bo zaledwie 6% prędkości światła, co nie zmienia faktu, że podróżowanie z taką prędkością na pewno jest trudne, a po drugie niebezpieczne, zwłaszcza dla reniferów. W związku z tym mogłoby istnieć zagrożenie, że Mikołaj stoi przed zadaniem niewykonalnym. Mogłoby, ale tylko jeżeli będziemy mieli trochę zamknięty umysł i będziemy myśleli o Mikołaju jako takim zwykłym człowieku, jak ty i ja. Według mnie wyjaśnienie jest inne. Według mnie wszystko jest logiczne, łatwe i nabiera sensu, kiedy dopuścimy do siebie, że Mikołaj tak naprawdę jest obiektem kwantowym. Na początek muszę Was usilnie prosić o porzucenie wszelkich założeń, jakie teraz macie, ale tak absolutnie wszelkich, i zacznijmy z czystą kartką. Ustalmy, co wiemy z całą pewnością. Mikołaj przychodzi przez komin albo inny otwór wentylacyjny biegnący do środka domu i zostawia pod choinką świadectwo swojej obecności. Prezenty. Okej, czyli proste. Gdybyśmy mieli zbudować jakiś detektor obecności Mikołaja, to mogłyby być to właśnie choinki, pod którymi prezenty mówiłyby, tak, Mikołaj tutaj był. Ale na potrzeby tego odcinka wyobraźmy sobie, że istnieje jakiś inny materiał, z którego możemy taki mikołajowy detektor wymurować, wybudować czy skonstruować. Niech to będzie ściana Mikołajoczuła. Komin zastąpimy otworem, a w ramach eksperymentu myślowego wprowadźmy jeszcze armatę strzelającą Mikołajami w kierunku ściany detektora. Pragnę uspokoić tutaj wszystkie dzieci. Żadnemu Mikołajowi nie stanie się krzywda, to tylko eksperyment myślowy, taki nieprawdziwy. No ale zastanówmy się teraz, gdzie na tej Mikołajoczułej ścianie zaobserwowalibyśmy najwięcej świadectw obecności Mikołaja? Oczywiście zaraz za szczeliną. Może nie dokładnie w linii za szczeliną, bo niewielki odsetek Mikołajów mógłby się odbić od krawędzi szczeliny i wylądować trochę na prawo albo trochę na lewo. Dobra, to było proste. Teraz komplikujemy układ i zadajemy pytanie. Czy jeżeli będziemy strzelać z działa w kierunku dwóch szczelin, sytuacja będzie analogiczna? Czy najwięcej Mikołajów wciąż będzie bezpośrednio za szczelinami? Gdyby Mikołaj był zwykły, to odpowiedź powinna brzmieć tak. Ale jak już wspomniałem, moim zdaniem wszystko tłumaczyłby Mikołaj niezwykły, kwantowy, bo ten zachowywałby się inaczej. Jak? Zanim o tym, to tylko nadmienię, że ten eksperyment, czyli eksperyment z dwiema szczelinami, pozwolił m.in. na określenie natury światła, czy na stwierdzenie, że światło ma naturę falową. Ten eksperyment dokładnie przeprowadził w 1801 roku Thomas Young. Dlaczego akurat ten? No bo doskonale zdawał sobie sprawę, że w tych warunkach cząstki będą zachowywały się inaczej niż fale. Jak? Już tłumaczę. Wracamy do naszego umiarkowanie pięknego rysunku poglądowego i zastępujemy działo źródłem światła.
Dobra, jeszcze jedno, zanim to źródło światła. Wiem, że będą tacy puryści, którzy zwrócą na to uwagę, więc od razu uprzedzam. Najlepiej, żeby to było źródło światła o jednej danej długości fali, bowiem efekt tego, co się będzie działo, będzie zależał od długości fali, która na te dwie szczeliny pada. Dlatego uznajmy, że mamy jakąś taką żarówkę, która działa praktycznie tak jak laser i emituje światło tylko o jednej zadanej długości fali. Jeżeli tak się umówimy, to nasza żarówka jest źródłem fali elektromagnetycznej, która dociera do ściany z dwiema szczelinami. W tej sytuacji każda ze szczelin staje się źródłem nowej fali, tak jak to przedstawiłem poglądowo na tej animacji. I teraz musimy zrobić małą dygresję dla rozjaśnienia całości obrazu. Uznajmy, że każda z linii reprezentuje ekstremum fali, albo minimum, albo maksimum. Użyję do tego dwóch różnych kolorów. Dlaczego? Bo kiedy dwie fale ze sobą oddziałują, to może dochodzić do sytuacji, w której ich szczyty się ze sobą spotykają, albo ich doliny się ze sobą spotykają. To wzmacnia falę. Jednak może być też tak, że dojdzie do spotkania szczytu z doliną, co falę wygasi. A jak w tym wypadku nie ma fali, to znaczy fala jest wygaszona, to nie ma światła. I teraz, gdy popatrzymy na ten wciąż chaotyczny, ale już kolorowy i trochę więcej mówiący schemat, zobaczymy, że w pewnych miejscach do ekranu docierają fale zawsze wzmocnione, czyli takie, w których zawsze dolina spotyka się z doliną, a szczyt ze szczytem. W innych miejscach mamy fale zawsze wygaszone, czyli na ekranie dostaniemy układ jasnych i ciemnych prążków świadczących o tak zwanej interferencji. I to właśnie obserwując ten wzór interferencyjny dla światła, Young stwierdził, że jest ono falą. Cząstki zachowywałyby się tak jak Mikołaje z naszego myślowego eksperymentu, znaczy maksimum byłoby jedno za jedną szczeliną, drugie za drugą szczeliną, taki rozkład bimodalny czy podwójny, dwa pasma maksymalnej jasności. No właśnie teoretycznie by tak było. Teraz znowu modyfikujemy eksperyment i strzelamy z działa cząstkami takimi jak na przykład reprezentowane przez nakrętki elektrony. Co dostajemy? No nie musimy hipotetyzować, wiemy co będzie, bo taki eksperyment przeprowadzono i wynik był dziwny, bo uzyskano układ prążków jak dla fali. Czyli to wygląda tak, że elektron jest falą, ale my wiemy, że on jest cząstką. Więc naukowcy zaproponowali, że być może kiedy elektrony lecą w takich dużych ilościach, to rzeczywiście dochodzi do jakiejś interferencji elektronów, które przechodzą górną szczeliną z elektronami, które przechodzą dolną szczeliną. Dlatego postanowiono emitować elektrony w dużych odstępach, czyli dokładnie pojedynczo. Wtedy nie mogło być tak, że elektron przechodzi dolną szczeliną i ma z czym interferować, bo nic górną szczeliną by nie przechodziło, prawda? Posłuchaj. Pomimo, że elektrony nie mogły przejść przez obie szczeliny w tym samym czasie i ulec interferencji, to wynik był dokładnie taki sam. Czyli elektron, cząstka elementarna o ujemnym ładunku, zdradzał cechy typowo falowe, gdy pojedynczo był kierowany na dwie szczeliny. W tej sytuacji badacze postanowili, że chcą uzyskać więcej informacji na temat zachowania elektronu, to znaczy uznali, że trzeba zamontować jakiś detektor, który będzie stwierdzał, przez którą szczelinę ten elektron przechodzi. Proste. Można nawet powiedzieć, że bardzo proste, bo potwierdziło to, co badacze zakładali. Elektron przechodził albo przez jedną, albo przez drugą szczelinę, nigdy przez obie jednocześnie. Tylko kiedy po tym wszystkim spojrzeli na ekran, wzór zupełnie się zmienił. Teraz był dokładnie taki, jakiego należało oczekiwać od cząstek. Serio, takie są wyniki przeprowadzonych eksperymentów i być może ktoś z Was będzie już hipotetyzował, że ten detektor to mógł wpływać na wynik eksperymentu, więc badacze zostawili detektor, ale wyłączony. I wtedy, uwaga, uwaga, wzór interferencyjny powracał. Mówiąc inaczej, tak długo jak cząstki kwantowe, czyli bardzo małe, elektrony, jony, kwarki itd., itd., czyli tak długo jak te cząstki docierają przez podwójną szczelinę do ekranu, ale my nie wiemy przez którą szczelinę konkretnie, to będziemy obserwować wzór charakterystyczny dla fali, czyli wzór interferencji. W momencie, kiedy będziemy w stanie namierzyć ścieżkę, jaką ta cząstka podróżowała, czy jaką ten kwant podróżował,
to zaobserwujemy wzór charakterystyczny dla cząstek. I to jest prawdą również dla światła, bo światło może być cząstką i wówczas nazywamy tę cząstkę fotonem. Co to oznacza? To oznacza, że kwantowy Mikołaj mógłby wykorzystać swoje kwantowe właściwości i przechodzić przez wszystkie kominy na świecie jednocześnie, w ten sposób umożliwiając w rozsądnym tempie zostawienie prezentu każdemu dziecku na świecie. Jest tylko jedna konsekwencja. Jak widzieliśmy, akt obserwacji bardzo mocno zaburza cały układ. Można powiedzieć, że układ się wali w momencie obserwacji, czyli tak długo ten Mikołaj będzie mógł wykorzystywać te swoje kwantowo-falowe właściwości, jak długo nikt go nie namierzy, nie zaobserwuje. Na szczęście to się nigdy nie wydarzyło i tak długo, jak nie będziemy zbyt usilnie planować, to święta, prezenty i ich wręczanie przez naczelnego wręczacza prezentów na świecie pozostaje niezagrożone. I moim zdaniem kwantowy Mikołaj wszystko dokładnie tłumaczy. Ten eksperyment, o którym dzisiaj mówiłem, jest związany ściśle z czymś, co nazywa się dualizm korpuskularno-falowy, to znaczy fakt, że każdy obiekt we wszechświecie może zdradzać cechy typowe dla fali, na przykład częstotliwość i cechy typowe dla cząstek, jak na przykład pęd, z tym założeniem, że im większa jest ta rzecz, czyli na przykład taki człowiek jest całkiem duży w porównaniu do elektronu, tym większy ma pęd, a przez to tym mniejszą ma częstotliwość, tym krótszą długość fali, dlatego nie obserwujemy na sobie żadnych takich cech falowych. W mikroskali tutaj balans jest taki dużo bardziej zrównoważony. Można przy tej okazji powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o funkcji falowej, która jest w pewien złożony sposób związana z tym, gdzie może być cząstka, to znaczy można z jej pomocą wyliczyć szansę na znalezienie cząstki w danym wycinku przestrzeni. Podkreślam, nie możemy wyliczyć, gdzie ona konkretnie jest, ale możemy wiedzieć, gdzie może być z konkretnym prawdopodobieństwem. I dopóki nie dokonamy tego aktu pomiaru, to jest tak zwana interpretacja kopenhaska, to cząstka będzie tak naprawdę wszędzie tam, gdzie może być. Czyli może jednocześnie na przykład poruszać się i w prawo, i w lewo. Mówimy wówczas o tak zwanej superpozycji. Ta superpozycja niezmiennie kojarzy mi się z tą tancerką, która kiedyś była tak na oko połową internetu. Na tej animacji są fragmenty, które sugerują, że obraca się ona w swoje prawo i takie, które sugerują, że obraca się w swoje lewo. Nasz mózg, patrząc na tę superpozycję dwóch obrotów, dokonuje pomiaru i wyboru, a superpozycja się rozpada. Tak samo jest w świecie kwantowym. Mówimy, że akt obserwacji skutkuje tym, że funkcja falowa przeżywa kolaps, czy dochodzi do kolapsu funkcji falowej. Mówiąc inaczej, tak długo jak nie pokażemy, którą szczeliną przechodzi elektron, tak długo będzie on przechodził przez obie, a więc będzie mógł dać wzór interferencyjny. To jest dziwne, to jest, można powiedzieć, niewytłumaczalne na taką naszą makroskopową logikę, ale jednocześnie to nie jest szokujące dla ekspertów z dziedziny fizyki kwantowej czy chemii kwantowej, bo nie urządzi matematyka i matematyka akurat doskonale daje sobie radę z opisem tego typu kuriozalnych dla nas zachowań. W mikroświecie są one normą, będąc jednocześnie niewyjaśnionym paradoksem, tak jak, no cóż, kwantowy Mikołaj, który tak długo, jak nie udowodnimy, którym kominem przechodzi, żeby dać komuś prezent, tak długo może przechodzić przez wszystkie kominy na świecie jednocześnie. Korzystając zaś z okazji, że mówię do Was w święta, to chciałem Wam złożyć życzenia. Wszystkiego dobrego w tym czasie, dużo odpoczynku. Jeżeli ktoś świętuje, no to wesołych świąt. Jeżeli ktoś nie świętuje, a tylko odpoczywa, udanego odpoczynku. Jeżeli ktoś nie może odpoczywać, no to mam nadzieję chociaż, że ten czas będzie lepszy niż reszta roku. Generalnie wszystkim życzę dużo zdrowia, dużo cierpliwości do siebie, do innych i dużo optymizmu. Tak. Na nowy rok jeszcze życzenia ode mnie usłyszycie, bo będzie ku temu okazja. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.